Witam Was bardzo serdecznie, znajdujemy się na prestiżowej gali, a ze mną przepiękna bizneswoman. Witam. Dzień dobry. Wygląda Pani fenomenalnie, ale trudno się dziwić, gdyż Pani firma zajmuje się medycyną estetyczną, a to zobowiązuje. Jak to się w ogóle stało, że wzięła Pani udział w konkursie? Znaczy, sama nominacja była dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Oczywiście czuję się bardzo zaszczycona, że tak się wydarzyło. No i liczę, że dostanę tą statuetkę. Będziemy trzymać kciuki, ja nie mogę nic zdradzić. Chciałam zapytać o początki firmy. Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się od konsultingu. Zaczęliśmy z jednym urządzeniem, bo w tej chwili jesteśmy dystrybutorem urządzeń. Dostarczamy najnowsze technologie do centrów medycyny estetycznej w całej Polsce. Wyszukujemy nowości technologiczne na całym świecie. Szukamy po prostu takich nowinek, nowoczesnych rozwiązań. Potem uczymy naszych polskich lekarzy i dostarczamy to, co jest po prostu światowymi nowościami do Polski. Czy od samego początku wiedziała Pani, że tym będzie chciała się zajmować? Nie wiedziałam, to był przypadek, natomiast pokochałam tą branżę, pokochałam ludzi, z którymi współpracujemy. Lubię technologię, natomiast to przełożenie, nowoczesne technologie, piękno i zdrowie, bo to nie jest tylko piękno, ale również zdrowie i wysoka jakość życia i poprawa tej jakości życia. To było to, co mnie faktycznie bardzo wciągnęło. Nominowanych jest kilkadziesiąt kobiet. Są to kobiety biznesu, które w swoim życiu bardzo wiele osiągnęły. Jak to jest być w takim fenomenalnym gronie? Myślę, że jest to zaszczyt. Ja zawsze stawiałam na kobiety w biznesie. Jesteśmy wyjątkową firmą, ponieważ zatrudniam kobiety zdolne, stawiam na nie. Uważam, że kobiety mają ogromny potencjał. Chcę dać im możliwość rozwoju, więc nasza firma jest znana z tego na rynku, że mamy duże grono bardzo inteligentnych i pięknych kobiet, bardzo takich świadomych siebie. Co powiedziałaby Pani osobom, które chcą spróbować, ale się boją? Czy chcą spróbować zabiegów? Swoich sił w biznesie na przykład, o. Myślę, że nigdy nie jest za późno. Jeśli ktoś ma pasję, lubi pracować, lubi coś realizować, tworzyć, to każdy dzień jest dobry, żeby zacząć. I trzymam za nich kciuki. Jeżeli otrzyma Pani dzisiaj statuetkę, to co będzie to znaczyło dla Pani firmy? Czy to będzie dodatkowa mobilizacja do dalszych działań, czy to będzie po prostu miła nagroda? Zdecydowanie mobilizacja, gdzieś też takie podsumowanie, bo mamy dziesięciolecie. To jest 10 lat, w tym roku obchodzimy urodziny i to jest 10 lat ciężkiej pracy, 10 lat, no, takie ukoronowanie dla mnie, tak naprawdę dla mnie, dla firmy, bo to nie jest nagroda tylko dla mnie, to jest nagroda dla całego naszego zespołu. To będę trzymać kciuki, aby Pani tą nagrodę otrzymała. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.